Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2 Stay Human. Kochani, ostatnio wzięliśmy questa od pewnej kobiety, która szuka swoich dzieci. Ale, zaskoczył mnie taki dzień w sumie. Bo już była chyba godzina 5 albo 6. I postanowiłem się przespać, ale. Techland dał nam nagrodę. Tylko nie wiem, gdzie ona jest. Gdzie jest nagroda? Nie ma, nie ma nagrody, nie no, nie mówcie sobie. Znaczy, nie róbcie sobie jej. W ogóle możemy to znów odebrać? Naprawdę? Nie, chyba nie możemy sobie tego odebrać. Ale. Gdzie jest ten ekwipunek? Chowek Aidena. No nie mówcie, że tego nie ma, bo się wkurzę. Mieliśmy dosyć katanę. No bez jaj. Techland sobie robi normalnie wała totalnego. Mieliśmy dostać katanę, której nie dostaliśmy. Świetnie. Czyli jest też hak w tej grze. Dobra, nie jest źle. O. Czekajcie. Jakiś kod był chyba. Dobra, mamy Huzara. Jednak dostaliśmy. 45 obrażeń. O, ja cię pierdzielę. Ale żadnych nie ma dodatków. 266 trwałości. Dobra, sporo. Więc sobie teraz polatamy z Huzarem, no i idziemy robić tego naszego questa właśnie z tymi dzieciaczkami, a potem idziemy na główne zadania. Poważnie, nie ma czasu do stracenia. Dobra, mieliśmy obczaić bramę, więc ją obczajmy. Włączmy latareczkę. No i co? Aha. Poszukać chłopców tutaj wzdłuż ogrodzenia. Chyba, przynajmniej tak to zrozumiałem. Opak, dużo ich tu jest. Duziutko jest tu ich. Dlatego uciekajmy. Wejdźmy sobie na dach. I gdzieś chyba mieliśmy teraz ulepszenie gotowe, więc też zaraz sobie to obczajmy. Zaraz sobie to zrobimy. Obczajkę, czy zaraz tu sobie zrobimy obczajkę. Tak, czy ja tutaj wejdę? Powinienem. Więc właś. No i ty krzyczysz kurwa pomocy już praktycznie od 2 dni, więc wyluzuj stary. Nie przesadzaj. Proszę nie przeginać, nic ci się nie dzieje, będziesz żył. Uuu, to lubię. Tylko tu zombiaki chyba, prawda? To jest ta katana? Nie, to nie jest ta katana. To nie jest to. Czy jej nie mam? Nie wziąłem jej. O nie. 32. W ogóle mi chyba... No pewnie, że mi nie zapisało. 45. Dobra. Więc bierzemy katianę. Samurai Jack. Kurde. Pyk. Znaczy to nie jest katana, tylko szabla. Tak by the way. I to bodajże szabla husarska. No więc... Ale ja tu wszystkie miecze nazywam właśnie... mieczami, więc luz. Katanami, nie mieczami. Katana to katana. Szabla to szabla. Pewien znajomy ze szkoły pewnie teraz by mnie normalnie chyba zabił, jeżeli bym to powiedział mu to prosto w twarz, ale na szczęście go tu nie ma. Chyba, że to ogląda, ten mam przerąbany. Dobra. Ale tak, tutaj coś było. Gangrena, 32 DPS-a. Możemy wziąć w razie czego, jakby się to miało kiedykolwiek przydać. Dobra, tu była ta nasza anomalia Gere. Idioto, ty baranie. Zamknij się. Powiem, że ty jesteś dobry, mocny. Musimy zabijać zombiaki, bo potrzebujemy ulepszeń. Wódka ze starego świata. Wolałbym zwykły alkohol, ale widzę, że wszystkiego w życiu mieć nie można. Aiden, małpo. Idź. Małpiotko, idź. Daleko 108 metrów. Nie jest daleko. Gdzieś tutaj są? No Jezu, ten znów 20 sekund, czy zdążę? Może zdążę. Masz 212 parkouru, dobra, ej. Jednak pomaganie im się przydaje. Nie umiem wyrazić wdzięczności. Dobra, cicho. Przyjmij to.
Unikalny medykament. Jednak się opłaca z nimi tutaj kooperować. I słychać psa. Mo! Scott! Scott! Jesteś tu? Mama was szuka! Mo! Scott! Mo! Scott! Tędy! Już prawie go mamy! O kurde, co się dzieje? Jeszcze się pościg rozpoczął, naprawdę? Zostawcie mnie. Zostawcie mnie, gnoje. Won. O fuck. No zostaw mnie, proszę. No nie mogę się wspiąć nigdzie, bo to kurwa gówno zasrane. O, poziom drugi. Szybko. No wespnij się, ty idioto. Aiden, ty buraku cukrowy. Aiden, no Jezu, ja nie wiem, Aiden. Dobrze z tobą, lepiej bez ciebie, naprawdę. O, dobra, no. Wypchaj się dżemem. Bla. I co, gnoje? Palta się. Pościgł dobieg końca. Serio, nie mogłem się wspiąć, bo Aiden ma tak, że jak kniesz dwa razy spację, to on zaraz skoczy jeszcze. To jest tak słabe. No czy mogę tu skoczyć? Nie mogę pewnie. Ale to jest problematyczne. Dobra, rolka. Gdzieś to było tutaj. Scott? Przysłała mnie twoja mama. Gdzie twój brat? My bawiliśmy się i pies nam uciekł. Co się dokładnie stało? Co dokładnie się stało? Rzucaliśmy psu patyki i nagle on tam wbiegł. Mówiłeś, że uciekł. No to znaczy wbiegł do środka. Poszliśmy za nim i zaatakował nas zarażony. Ten pies uratował nas. Muszę tam wracać. Powołaj go. Inaczej mama mnie zabije. Na którym piętrze jest Mo? Na drugim... Nie, na trzecim. A może na czwartym? Nie wiem. Proszę, niech mu pan pomoże. Wracaj na bazar. Obiecuję, że go znajdę. Niech pan uważa na zarażonych. Jeden jest trupem. Co ty w ogóle wziąłeś, takie pytanko? O kurde, sporo was tu jest. Śpią? Czy nie śpią? Nie śpią. Dobra, ale przyjdą tu. Spójrzmy, alkohol. Jarać się. Kurde. Dobra. Jadło. Więc nie ma złom. Do jednego alkoholu tyle, żebym szkód narobił, naprawdę. Eliminacja szybka. To się nawet nie obudzi. Jaśniutka. Papa. Powiem wam tak, schematy budynków się naprawdę powtarzają. Myślałem, że to będzie bardziej takie rozgarnięte, ale chyba nie.
Niestety te schematy są no identyczne, budynki są po prostu takie same. Budynki są po prostu takie same, więc naprawdę bez rewelacji. Nie postarali się chłopaki z Techlandu, jeżeli chodzi o eksplorację poboczną. Dobra. Już jesteśmy. Tutaj mogliśmy wejść na górę, czy tam coś jest? Tam nic nie ma. Właśnie na górę. Czy to jest ten moł? Chyba nie. Zbieraj co się da. Trochę mąki, trochę innego badziewia. Dobranoc. Karaluchy pod poduchy. A, żeś tyłek wypiął? Ja nie zainteresowany, spokojnie. Dobra, złomik. Coś tu jest. Tam jest jeszcze lodówka. Trzeba naprawdę się przyzwyczaić do tego, że on się sam łapie i że my możemy kliknąć drugi tak jakby raz spację, żeby tylko zeskoczyć. To jest tak mylące, cholera. Tak mylące. No psinka, ojej, piesek, piesiu. Piesiu. Dawaj mi te narzędzia. O, tu się nie da zejść, niestety. O, piesku, piesku, piesku. Żyjesz, nie żyjesz? Znaczy, żyjesz jeszcze. Spokojnie, już dobrze. Jesteś bezpieczny. On tam jest. Zaatakował nas. Pies nas ocalił. Biedak. A my... Już wszystko dobrze, rozumiesz? Spójrz na mnie, no już. Mama cię szuka, przysłała mnie. Wyjdź. Wrócił! Nie wyjdę! Niech pan zamknie drzwi! Okej, zostań tu. Sprawdzę to. Nie chcę być sam! Nie otwieraj drzwi! Aha. Jest pan tu jeszcze? No jestem, no i co? Rozumiem, że mamy się rozprawić z wielkim zarażonym, prawda? Kurwa, wiedziałem. Wiedziałem. Tak mu zaraz cegłą przypierdzielę. Aha. To teoretycznie jesteśmy bezpieczni. Tylko jestem pewny, że on mnie zabije. Ale zapomniałem o tym kryształku, nie zauważyłem tego. Dawaj mi krystala. Dobra. Tak, tam jest zarażony żygający, rozumiem. No, nie ze mną takie numery, amigo. Zróbmy sobie koktajlik. I tak, ja bym sobie rzucił to tu. Czemu ty mnie nie palisz? Oż ty gnoju. Oż ty gnoju. Dobra, rzućmy mu tam wabik. Niech on się zajmie tamtą stroną. Ale on się wcale nie chce zająć tamtą stroną. Czy chcesz? Chcesz. Holy fuck. Dzięki, kurwa. No jak? Kurwa, co za zbugowana gra, ja pierdzielę. Pierdolony przez ściany napierdala, no naprawdę. No gro, serio, no takie zagrywki. No kurwa, no naprawdę mogli przynajmniej to agro zmienić w ten sposób, no. Stajesz po dupie tylko dlatego, bo kurwa próbujesz być sprytny. Gra tego nie lubi. Co kutasie? Gdzieś kurwa cwany był? Dobra, z boczku cię weźmiemy. Ja sobie z tobą poradzę bez problemu. Ty nie jesteś taki trudny. No nie, kurwa, fala uderzeniowa, nie miałem się gdzie cofnąć. Ja
Co, spirale? Opak, opak, opak. Dobra, więcej ekspu. Ty raczej przez drzwi nie przejdziesz, co? No. Dobra. Ginie. Gnoju. Serio, gdyby nie to, że przez ścianę mnie zabił, to pewnie bym to bez problemu wygrał, ale niestety Deklant jak zwykle spartolił sprawę. Czemu tu jest tylko jeden? Już tu były dwa. Tu były dwa. Oszustwo. Oszustwo. Tu jest drugi, dobra. Jednak nie oszustwo. Naprawdę jestem zły. Moim zdaniem to ja wygrałem tą potyczkę. No, złap się. Tutaj widziałem, że coś jeszcze było. Ale nie po tej stronie, dobra, to jest tam od dołu strony. Od dołu strony, co ja powiedziałem. To tylko zły sen. No już. Niedługo się obudzę. Serio? Jeszcze coś mam zrobić? Kurde, nie zauważyłem tego. Miały dzisiaj być questy główne. Dobra. To było tu. Otwieraj to. Co to jest? Instrukcja obsługi ze starego świata. Dobra, fajno. Antybiotyki. Naprawdę ci taki zarażony przeszkadza? O, zresztą tutaj było wejście, nawet nie zauważyłem tego. Dobrze wiedzieć. Wszystko. Dobra, tylko tak, wejście było tu. Właśnie na górę. Jesio. Możesz wyjść. Już po wszystkim. Naprawdę. Na pewno? Zabił go pan? Tak. Teraz powiedz mi, co tu robiliście. No, przechodziliśmy tędy i usłyszeliśmy szczekanie. No to weszliśmy. Twój brat mówił, że najpierw bawiliście się z psem na zewnątrz. Tak, o to mi chodziło. Ktoś tu kłamie. Nie wiem, co zrobiłeś, ale nie będę cię oceniał. Kłamiesz. Mo, myślę, że kłamiesz. Nie kłamię, mówię prawdę. Przyszliśmy tu, bo ten pies zaatakował potwora. Ocalił nas. Gdyby nie on, to... Nie możemy mu już pomóc. Pan nie rozumie. To nasza wina. Zagoniliśmy go tutaj, żeby go upolować. I jak to? Upolować? Psa? Co wam strzeliło do głów? Dla mamy. Na urodziny. Jesteśmy biedni. Nie mamy nawet co jeść. Nie chcieliśmy, żeby była głodna w swoje urodziny. Zobaczyliśmy, jak ten pies bawił się z Dominikiem i... Wpadliśmy na pomysł. Skróć cierpienie. Odwróć się i nie patrz. Już po wszystkim. Wracaj do mamy. Głupie dzieciaki. Głupie, durne dzieciaki. Zabiły psa. Gnoje. Nie lubię czegoś takiego. Dobra, ale mamy punkt siły do rozdysponowania. Doskonały unik, doskonałe parowanie. Ale to odpowiedni moment. A to ten punkt, co my tak go trzymamy i trzymamy. Dobra, to ja go nie rozwijam nadal. Głupie dzieciaki. Głupie. Dobra. Ale. Idziemy oddać questa. To raz. Dwa. Może jeszcze dzisiaj zrobimy jakiegoś pobocznego. Przynajmniej dowiemy się, o co w nim w sumie chodzi.
Widzicie, i na przykład tu jest problematyczne, bo nie zawsze on reaguje na automatyczne jakieś tam rzeczy. Tak jak na przykład belki, on sobie sam wskakuje, ale na przykład już na rynne sam ci nie wskoczy. To takie słabe jest moim zdaniem. To jest nawet słabe. U. Szybki. Inne śmieci. No i wziąłem śmieci. Wziąłem śmieci. Dobra, ale ule i tym podobne to ja sobie wezmę, bo ja bardzo lubię ule. Biegnął? Biegnął! Run, boy, run! No i ten zachowanie pędu też jest słabe moim zdaniem. Zachowanie pędu też jest słabe. No ty jesteś. A to był chyba ten, sprinter. Dobra, cyk. Za długo one będą za nami biegli? Naprawdę? Hop. Hop, hop, hop. Ślizg mi jest potrzebny, Boże, jak mi brakuje w ślizgu. Ja tak kiedyś na niego narzekałem, że po co mi były ślizgi, a teraz kurde, ten ślizg to jest naprawdę priorytet. Stacja metra zamknięta. Ups. Opa. Opa i hopa. Otwieraj. Ale chce mi się pić. Ty napij. Nie mów, że nie masz wody. Dobra, pani matko, gdzie ty jesteś? Sprawdziłem wokół kościoła, ale tam też go nie ma. No weźcie, Bayer to też wasz przyjaciel. Pomóżcie mi. Dominik, to nie jest dobry moment. Zostaw moich synów. A co, jeśli coś mu się stało? Musimy go znaleźć. Scott? Mo, zróbcie coś. Ładnie proszę. Proszę? Poproś wujka, może kupi ci psa na własność. O ile wiem, to go stać. Zostaw moich chłopców. Ej, to pan. Widział pan Bayera? Czyli... nic mu nie powiedzieliście. Tak, oskarżanie tych dwóch gnojów w sumie im się należy. Teraz. Tutaj nie wiadomo jak to się skończy, możliwe, że mu nie powiedzą, albo mu skłamiał, że po prostu gdzieś wyparował. I jak będzie również świadomości, w sumie nie jest to złe. Powiedzieć, że w sumie ich uratował i nie dawać dziecięgowi nadziei, tylko po prostu zrobić z tego psa bohatera. Przykro mi, Bayer nie żyje. Zginął, ratując twoich kumpli. Ledwie chwilę temu mi powiedzieli. Nie chcieliśmy cię martwić. Dlatego tak cię zbywałam. Nie chciałam być niemiła. Po prostu jestem w szoku. Przykro mi. Dominiku! Dziękuję, że ich nie wydałeś. Ten Dominik jest taki młody. Co do ciebie, może nie wszyscy pielgrzymi to kryminaliści. Proszę, weź to. Trzymaj się. Spoko. Co ja miałam w głowie, że poprosiłam cię o pomoc? Kurwa, ty mnie teraz obrażasz? Ty jesteś walnięta na dekiel? Jesteś walnięta w sumie, ale... aj... nie było tematu. No i brudasku, jesteś tutaj? Tu uciekłeś, już cię nie ma i cię więcej nie zobaczymy. Ładnie się pali. Dobra. Gdzie ty jesteś? Jak przygaśnie, to dobrze. Nie ma go. Dobra. Kij mu w oko, kiedyś może go jeszcze spotkamy. Jak nie, to się mówi trudno. Dobra. To było tu. Ja cię mogę walnąć? A, nie trafiłem. Lewitująca butelka, widzieliście to? Nie mogę. I z kopa, i z buta, dobra. Nie bawimy się z nimi. Tylko lecimy na główne zadanko. W ogóle jakie mam zadanie, to ja nie pamiętam.
Zaraz się w sumie przekonamy. Zaraz się przekonamy. Spotka się z Aitorem na stacji metra. No dobra, spotkajmy się. Nie lubię cię zbytnio, ale się spotkajmy. Opa. Już myślałem, że kurczę, zginę i będzie śmiesznie. Znaczy nie byłoby śmiesznie. Gdzieś tu słyszę wołanie o pomoc. To, żeby mnie to w sumie interesowało w tej chwili. Nie to, żeby mnie to interesowało. Aiden, wskakuj. Przejdźmy sobie przez ten grajdołek. 6:36, zaraz będzie dzień. Szybko się prześpimy. 8 godzina, zaraz będzie dzionek, więc też nie chcę tego w ten sposób kończyć. Kurde, straciliśmy tyle punktów przez to, że zginąłem przez tego baga, no. Jestem zły. Jestem naprawdę zły. Dobra, premia nocna, fajnie, spoko. Zarąbiście. Słyszymy Chickena. Dobra. Tu już mamy wszystko, co chcieliśmy. Tu możemy w sumie przeskoczyć, to nie jest żaden problem. Stacja metra jest za 110 metrów. Stacja metra jest za 110 metrów. Jak to się fajnie zgrało, nie? Hop. Hop. I hop. Dobra, ile? 60. No, musimy w sumie na posterunek wskoczyć. No to nie jest problem. Dawno nie widziałem żadnych firali, czy koszmarów nie firali. Firale to co innego. Nic tu nie mamy? Z nikim do pogadania? Nie? Nul? No to nie. Witam państwa. Raz wystarczyło, mówisz. Jesteś. To dobrze. Miałeś rację. To była pułapka. Pewnie zbliżałeś się do odkrycia prawdy. Albo sami zabili Lukasa, albo wiedzą, kto go zabił. Wyciągniemy to z nich. A jak to zrobimy? Przejmiemy kontrolę nad wieżą ciśnień. Jack i Joe się zwinęli. W wieży zostali co najwyżej maruderzy. To jedyne źródło wody w okolicy. Ktokolwiek kontroluje wodę, kontroluje Old Villedor. Zajmiesz ją siłą. Mógłbym. Teraz, gdy bandytów już nie ma, Bazar obsadzi wieżę strażnikami. Jak tylko zobaczą SP, od razu dojdzie do zbrojnego starcia. Ale nie chcę dawać im pretekstu do rozpoczęcia wojny. Jeśli jednak ktoś przejąłby wieżę po cichu, postawiłby ich przed faktem dokonanym. Chcesz, żebym się tam zakradł? Tak. I rozbroił ładunki pozostawione przez Jacka i Joe'ego, cokolwiek tam zostało. Ale uważaj. Wieża to najwyższy budynek w okolicy, a jedyna droga na szczyt została odcięta. Spróbuję. Lepszych opcji chyba nie mamy. Dobra. Powodzenia. Jeśli ci się uda, zyskamy wielką przewagę w rozmowach z Bazarem na temat tożsamości mordercy. Czyli jak zwykle wykonujemy za ciebie brudną robotę. No spoko. Ołka Hermana. Tam jest zombiak. Tam jest zombiaczek. Bieg, bieg, bieg. Gaz, gaz, gaz. Dobra. Wchodzimy tutaj z tego grajdołka. Daleko to jest? 119 metrów. Daleko w cholerę. Nie widzi to nas, nie widzi to nas, nie widzi to nas. Nie ma tu nas. Nas, czas. O! Tak boję, że zaraz się spieprzę. Skakuj, skakuj, skakuj. No tej staminy już mamy sporo, powiem szczerze. Aiden, jak ci idzie? Najwyraźniej bandyci uciekli z wieży ciśnień. Jest pusta. Aitor chce przejąć kontrolę nad wodą i zmusić Bazarian do gadania. Więc to w ten sposób szuka mordercy Lukasa.
Jednak nie taki z niego głąb. Tylko uważaj na Joe'ego, Aiden. To pajac, ale niebezpieczny. Wątpię, żeby po prostu uciekł. O, prawie się... A, zjebałem się. Taka jest prawda. O, 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 cyk na rynnę, cyk na rynnę. Dobre mają te rynny naprawdę. Dobre rynny mają. No. Jump in. Ups. Dobra, szybka stamina. Skakujemy, skakujemy, skakujemy. Ale moi drodzy, to co będzie w następnym odcinku, to już zobaczycie w następnym odcinku. Ale jestem chami prostak. Dobra kochani, tak czy inaczej, dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Link do Discorda, jak i do harmonogramu macie w opisie filmu, ewentualnie pokazało wam się przed sekundą. Tak więc trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej.